Dzień dobry, czas na program Tweet w wirtualnej Polsce. Patrycjusz Wyżga, witam w nowym tygodniu. Naszym gościem Leszek Miller, były premier, dzisiaj eurodeputowany. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam. A jednak Zjednoczona Prawica, po spotkaniu przywódców Zjednoczonej Prawicy, wszystkie strony wyrażają przekonanie co do pozytywnych skutków działań Zjednoczonej Prawicy od czasów podwójnego sukcesu wyborczego w 2015 roku. Cały czas cytuję wczorajsze oświadczenie i wolę zawarcia porozumienia programowego na lata 2021-2023. Myśli pan, że się w istocie dogadali? Proszę pana, w tej sprawie niemalże codziennie można przeczytać różne analizy, raz bardziej pogłębione, raz spłycone. Tylko że te analizy dotyczące trwałości Zjednoczonej Prawicy zwykle nie uwzględniają jednego punktu bardzo istotnego, mianowicie kwestii psychologicznej. Otóż jaki interes miałby przysłowiowy Kowalski, który jest posłem Zjednoczonej Prawicy, żeby podnieść rękę za skróceniem swojej kadencji w sytuacji, gdy cała jego rodzina, znajomi otrzymali intratne stanowiska w spółkach Skarbu Państwa, w administracji rządowej, samorządowej, w innych miejscach, gdzie się zarabia duże pieniądze. Nawet jeżeli przez moment on sobie pomyśli o tym, że być może trzeba będzie skracać kadencję Sejmu, albo żeby to było racjonalne, no to na niedzielnym obiedzie żona mu wytłumaczy bezsens takiego rozwiązania. Więc oczywiście nie będzie skrócenia kadencji Sejmu i prawica będzie pęknięta, będzie tam trzeszczeć, będą przegrywali mniej lub ważne głosowania, ale dotrwają do końca kadencji. No pewnie za odejściem od władzy nie zagłosują, ale to może być pewien efekt uboczny, może trochę niekontrolowany przebieg sytuacji. Mniej lub bardziej przysłowiowy poseł Kowalski pyta pan dlaczego, w imię czego? No w imię zasad, no w imię wartości na przykład. Akurat ten konkretnie może zagłosować przeciwko Funduszowi Odbudowy, powiedzieć nie, nie, suwerenność musi zostać w Warszawie, a nie być przeniesiona do Brukseli. Proszę pana, ja spędziłem w Sejmie wiele lat, jak pan wie, i dobrze się orientuję w mentalności posłów, zwłaszcza tych z tylnych rzędów, środkowych rzędów, bo ci z pierwszych rzędów, oni zwykle sobie myślą, no dobra, będą następne wybory i tak do Sejmu wejdziemy, ale ci z pozostałych rzędów już tak nie myślą. I trzeba byłoby naprawdę jakiegoś wielkiego wydarzenia, jakiegoś kataklizmu, żeby oni zaryzykowali. A jeżeli chodzi o plan odbudowy, a dlaczego mają nie zagłosować za planem odbudowy, skoro z tym się wiążą olbrzymie pieniądze? Wprawdzie nie od razu, bo w tym roku to nie będą duże kwoty i napłyną gdzieś pod koniec trzeciego i w czwartym kwartale, ale potem będą olbrzymie pieniądze. Dzisiaj w wirtualnej Polsce czytam sobie wywiad z Rafałem Trzaskowskim, który mówi o tym, że liderów opozycji jest w tej chwili kilku, bo mamy na polskiej scenie politycznej kilka istotnych partii po stronie opozycyjnej, a takiego lidera liderów można łatwo wskazać, kto powinien opozycję poprowadzić, by taką władzę na przykład z rąk Zjednoczonej Prawicy zabrał. Gdyby się odnosić do ostatnich wyborów prezydenckich, to taki lider istnieje oczywiście. Pan Trzaskowski tu wykazuje daleko idącą skromność, no ale to on jest przecież tym, na którego głosowało 8 czy 9 milionów Polaków. No dobrze, to teraz zapytam prawdziwego lidera z krwi i kości, byłego polskiego premiera, czy ten człowiek, Rafał Trzaskowski, ma odpowiednią charyzmę i prawdziwy charakter, by nie tylko, no właśnie, zostawiając to, panie premierze, tę historię przecież, wybory prezydenckie, ale to, jak pan patrzy na dzisiejsze zachowanie Rafała Trzaskowskiego, na jego właśnie charyzmę, może tego słowa się trzymajmy, to jest dobry wybór? Proszę pana, ja od początku mówiłem, że przed Rafałem Trzaskowskim po wyborach prezydenckich stają dwie możliwości. Albo on skoncentruje się tylko na funkcji prezydenta Warszawy i postara się w ciągu tych najbliższych lat dzielących od wyborów osiągnąć kilka spektakularnych sukcesów, a potem na pół roku przed wyborami utworzy własną listę wyborczą, a teraz nie będzie zajmował się ogólnopolską polityką,
albo odwrotnie, złoży mandat prezydenta Warszawy i całe swoje siły skoncentruje na budowie silnego ugrupowania, żeby za 2 lata być gotowy do wyborów. Pan prezydent Trzaskowski poszedł trzecią drogą, no ale nie sądzę, żeby ona mogła przynieść jakieś spektakularne sukcesy. No właśnie, trochę stoi w rozkroku. Zastanawiam się, czy podobnie można by nazwać sytuację na przykład Jarosława Gowina, który też trochę stoi w rozkroku. Mam wrażenie, z jednej strony jest członkiem Zjednoczonej Prawicy, z drugiej strony organizuje konwencję czy konferencję, na której wyraźnie pokazuje, że jest odrębny. Jarosław Gowin, jak pan sądzi, doskonale wie, co robi, w którą stronę idzie, czy cały czas czeka może na lepszą polityczną ofertę? To jest ulubiona pozycja pana Gowina, być jednocześnie w obozie rządzącym i jednocześnie w opozycji. Zresztą wielu polskich polityków od dawna już taki charakter polityki uprawiało. Więc ponieważ Zbigniew Ziobro przesunął się wyraźnie w kierunku takiej skrajnej prawicy, to Gowin przesuwa się w kierunku centrum i daje do zrozumienia, że gdyby coś, to on chętny i tak dalej, i tak dalej. Więc jest pytanie, czy rzeczywiście, gdyby coś takiego nastąpiło, co on zrobi. Ale ja sądzę, że on będzie się trzymał Jarosława Kaczyńskiego, zakładając, że otrzyma dobre stanowisko na liście wyborczej, że odnowi swój mandat. Tu się zresztą może pomylić, bo ja przypuszczam, że Jarosław Kaczyński stracił do niego zaufanie. I psychologicznie pewnie to jest nie do odbudowania, tak? Nawet jeżeli dzisiaj mamy takie komunikaty, że się spotkali, wczoraj rozmawiali, że jest szansa na odnowienie tej współpracy, to tak ostatecznie Jarosław Kaczyński mu tego nie zapomni. Uważam, że nie zapomni. Jarosław Kaczyński ma długą i dobrą pamięć i nie cierpi tych, którzy w jego mniemaniu go zdradzili. Czytam dzisiaj w Rzeczpospolitej, panie premierze, o tym, że atak na profesora Maksymowicza wyszedł z gabinetu ministra Przemysława Czarnka, że to jeden z jego współpracowników, człowiek o nazwisku Paweł Skrzydlewski z gabinetu politycznego ministra Czarnka, napisał stosowny, nie wiem jak to nazwać, dokument, wiadomość czy mail do Ministerstwa Zdrowia dotyczący tego, że rzekomo profesor Maksymowicz prowadzi eksperymenty medyczne w Olsztynie. To jest zaskakujące, że z tej strony przyszedł ten cios. Maksymowicz twierdzi tak, no akurat od strony Przemysława Czarnka bym się tego nie spodziewał. No to pokazuje, jakie tam relacje są w tej koalicji, jak ci przysłowiowi, jak buldogi pod dywanem się wzajemnie kąsają, szarpią i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli to prawda, to minister Czarnek powinien natychmiast zdymisjonować swojego współpracownika, przeprosić i uznać sprawę za zakończoną. No, mówi coś, zdaje się, zupełnie innego. Mówi, że ja rzeczywiście swoim współpracownikom przekazałem taką informację, że jeśli są jakieś informacje, jeśli wy do czegoś dotrzecie, to po prostu przekazujcie to dalej do Ministerstwa Zdrowia, bo to nie leży w naszych kompetencjach. Jakby trochę zachęcał do tego. No, to wychodzi cały charakter pana ministra Czarnka, który jest po prostu jakimś koszmarnym ministrem edukacji, bo zamiast upowszechniać wiedzę i działać na rzecz oświecenia publicznego, to on chce być głównym katechetą i podporządkować Ministerstwo Edukacji Kościołowi. To jest coś koszmarnego. No właśnie, chyba ma takie ambicje, żeby trochę oświecać dzieci, oświecać młodzież, na przykład w kwestiach wychowania do życia w rodzinie. No tak, ale zgodnie z doktryną katolicką, więc jego zainteresowania są oczywiste, już nie mówiąc o tym, że zamierza rozwijać biblistykę i promować tych naukowców, którzy zajmują się teologią. No wie pan, to jest po prostu coś potwornego, to jest coś tak różnego od europejskiej edukacji, która zakłada tolerancję i koncentrację na wiedzy, a nie na wierze, że tylko może się przyśnić, iż we współczesnej Polsce mógł się pojawić taki minister edukacji. Panie premierze, w
tym tygodniu rząd ma przedstawić, zdaje się, około środy taki konkretny plan, być może jakieś konkretne etapy odmrażania gospodarki. Wiem, że program Tweet jest szeroko oglądany w kręgach rządowych. Wszystkich ministrów z panem premierem serdecznie teraz pozdrawiamy i z całą pewnością, jestem o tym przekonany, byliby ciekawi opinii Leszka Millera, co należałoby zrobić, by tę gospodarkę skutecznie odmrozić, co by pan mógł polecić, panie premierze, jeśli chodzi o decyzje rządowe, jak tę gospodarkę odmrażać, w jakich etapach, na co postawić? Panie redaktorze, ja oczywiście nie mogę się wypowiedzieć na temat zawartości tego programu, bo ja go nie znam. Z tych opinii, które dotarły do opinii publicznej, można wnioskować, że on ma cechy programu wyborczego i że będzie podstawą konstruowania planu wyborów w momencie, kiedy kadencja ulegnie wyczerpaniu i wszyscy ruszą do kampanii wyborczej, więc siłą rzeczy on będzie zawierał różne elementy, które nie tyle są racjonalne z punktu widzenia gospodarki i ekonomii, ale PR-u. Na przykład ta jedna z zapowiedzi o takim dość radykalnym zwiększeniu kwoty wolnej od podatku, na pewno temu będzie służyć. Czy też kolejne obietnice o kolejnych emeryturach dodatkowych i tak dalej. Więc mógłbym się wypowiedzieć wtedy, kiedybym przeczytał autoryzowany program rządowy. No na to pewnie przyjdzie nam poczekać jeszcze kilka tygodni. W maju Nowy Ład ma zostać ogłoszony. Na razie, panie premierze, kancelaria premiera startuje z akcją promującą budżet unijny, 770 miliardów złotych. To chyba dobrze, że jakoś jednak tak trochę prounijnie polski rząd zaczyna działać, przynajmniej w kwestii PR-u, o którym pan powiedział. No tak, ale wszyscy czekamy na projekt ustawy, który rząd już dwukrotnie próbował przyjąć i za każdym razem ten projekt spadał. Projekt ustawy o ratyfikacji decyzji Rady Unii Europejskiej o zasobach własnych. Jak najszybciej on powinien być ratyfikowany przez parlament i przez prezydenta. Bo żeby Recovery Fund ruszył, to musi być przyjęty, ratyfikowany przez 27 parlamentów, czyli przez wszystkich członków Unii Europejskiej. No a słyszę, że rząd zdaje się nie ma koncepcji, jak to przeprowadzić. Więc to jest najważniejsze, żeby rząd się wreszcie wykokosił. A czy polski prezydent ma pomysł i konkretną koncepcję, jak sobie poradzić z kryzysem klimatycznym? Ostatnio odbył się taki wirtualny szczyt klimatyczny, tam pan prezydent przemawiał. Czy pan dostrzegł tam jakieś konkretne pomysły, jak rozwijać Polskę jednocześnie gospodarczo, a z drugiej strony dbałość o środowisko? Starałem się przeczytać różne opinie, różne oceny dotyczące tego wystąpienia i większość z nich jest bardzo rozczarowujących, bo wprawdzie prezydent potwierdził, że uznaje cele klimatyczne Unii Europejskiej, czyli ograniczenie emisji CO2 o 55% do 2030 roku. I powiedział, że wspomniał o umowie podpisanej z przedstawicielami górników, która zakłada, że ostatnia polska kopalnia zostanie zamknięta przed 2050 roku. No ale jednocześnie nie potwierdził celu klimatycznego, czyli osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050. To jest oczywiście rozczarowujące, bo ten brak tej jasnej deklaracji w sprawie osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku bardzo kontrastował z wypowiedziami innych przywódców. Już nie mówiąc o panu prezydencie Bidenie. Ja jestem pod wrażeniem tego, co Biden zrobił, bo on ostatecznie pożegnał się z polityką klimatyczną swojego poprzednika. Wrócił do porozumienia paryskiego i powiedział, że nowy cel redukcji emisji rządu amerykańskiego
no to jest 50% do roku 2030. To jest bardzo trudny cel do spełnienia, ale jakże ambitny. Gratulacje. Leszek Miller jest jedną z ostatnich osób, która powinna recenzować stosunki polsko-amerykańskie, bo gdy on był premierem, to relacje ze Stanami Zjednoczonymi miały charakter kliencki i w zasadzie byliśmy wyłącznie usługodawcą dla Stanów Zjednoczonych w pewnym zakresie. Tak to słowa wiceministra spraw zagranicznych Paweł Jabłoński tak powiedział w Wirtualnej Polsce. Jakby pan to skomentował, panie premierze? A to mamy jeszcze Ministerstwo Spraw Zagranicznych i jakiegoś wiceministra. No, dobrze wiedzieć. Przypuszczam, że znowu budują zamki na piasku, jakiś forcik Trump. No, ja po prostu nie mogę poważnie traktować osobników z serii filmowych komedii pomyłek. O co może chodzić Władimirowi Putinowi, jak pan sądzi? Co chce osiągnąć w tej chwili bardzo dramatycznie eskalując napięcie w Europie? Jeżeli pan ma na myśli Ukrainę, to mnie się wydaje, że to jest kolejna taka akcja pokazowa, przy czym teraz związana z wyborami, które jesienią będą w Rosji. Bo Rosja w Donbasie ma wyraźny cel. Proszę zwrócić uwagę, że Rosja nie uznała niepodległości tych republik, tutaj mówię oczywiście o tych dwóch, czyli Doniecką i Ługańską, a to dlatego, że głównym celem Rosji jest jakoś wpasowanie ich do ukraińskiego państwa, z tyle, że w takiej formie, na którą Moskwa będzie panować. Po drugie, ponieważ ja wspomniałem tutaj o wyborach, to nie jest fakt, który można pominąć. Wybory do Dumy zbliżają się dosyć szybko, a od 2019 roku mamy w tych dwóch republikach do czynienia z akcją paszportyzacji. Jest tam uproszczona procedura nadawania rosyjskich paszportów i to jest tak pomyślane, że te paszporty nie dają mieszkańcom możliwości korzystania z rosyjskich usług socjalnych, ale pozwalają na wzięcie udziału w wyborach w Rosji. Ale ja myślę, panie premierze, nie tylko o Ukrainie, ale myślę sobie o relacjach na przykład Moskwy z Pragą i odpowiedzi Europy na te różne ruchy Putina i Moskwy. Jasne. Na przykład Praga. Proszę jeszcze pozwolić mi dokończyć. Otóż to są przyszli wyborcy po prostu. I różne źródła podają, że około 350 tysięcy mieszkańców Donbasu już otrzymało te paszporty, a będzie ich 600 tysięcy, więc również o to chodzi. Natomiast jeżeli chodzi o Czechy, tak. No, ja bym zwrócił uwagę na wczorajszą, zdaje się, wypowiedź prezydenta Czech, tak. Który powiedział, że są dwie równoległe wersje, które są badane przez czeski kontrwywiad. Mówię o tym wybuchu, który miał miejsce kilka lat temu w fabryce amunicji. Jedna wersja, że nastąpiło to na skutek nieostrożnego obchodzenia się z amunicją, a druga, że nastąpiło to w wyniku działania obcego wywiadu. I prezydent Czech oczekuje, że obydwie te wersje zostaną ostatecznie zbadane i jedna z nich wykluczona. No tak, no ale reakcja czeskiej dyplomacji jest silna. No prawie 70 dyplomatów, których usunięto z ambasady rosyjskiej w Pradze. Zastanawiam się, czy no to jest bardzo silna reakcja. Zastanawiam się, czy inne stolice w regionie powinny równie intensywnie reagować. My wydaliliśmy chyba dwóch dyplomatów. Tak, ale wie pan, oni zostali usunięci z uwagi na to, że jakby przesądzono, że to rosyjski wywiad spowodował. Tymczasem to, co mówi prezydent, a ja zwracam uwagę, to nie mówi dziennikarz, to mówi prezydent, urzędujący prezydent Republiki Czeskiej. Więc trzeba się nad tym zastanowić, co tam w tych Czechach się dzieje. Po drugie, oczywiście wie pan, no, każdy kraj może dowolnie usuwać dyplomatów działających na ich terenie. Tylko, że gdyby w takim tempie, jak to Czesi robią, wszyscy to robili, to znaczy, że ambasady są w ogóle niepotrzebne. Jasne. Panie premierze, zastanawiam się, bo czas się kończy. Chciałbym pana jeszcze o przynajmniej dwie rzeczy zapytać. Czy rząd jednoznacznie namawia nas do szczepień, czy może nas od tego odstręcza? Bo widzę przed sobą prorządową
gazetę Tygodnik do Rzeczy, okładka z Billem Gatesem, który chyba nie zachęca do tego, by się szczepić, a z drugiej strony obserwuję na przykład w mediach społecznościowych zdjęcia pana prezydenta, który zachęca, by się szczepić, pana premiera także, to jak to jest z tą rządową postawą, zastanawiam się w końcu. Wie pan, ja myślę tak, że werbalnie rzecz biorąc to rząd popiera, ale żeby było widać jakąś wielką akcję promocyjną, ja na przykład uważam, że tacy przedstawiciele polskich władz jak ministrowie, prezydent, jacyś inni ważniejsi politycy, którzy dzisiaj kierują nawą państwową, to nie powinni być zaszczepieni już dawno, w pierwszej kolejności. Bez takiego mizrzenia się. I oni powinni prowadzić działalność promocyjną. Niestety tak się nie stało i znowu zaczyna, zdaje się, przybywać. I ostatnia rzecz, panie premierze, krótko. Dokładnie dzisiaj, 35 lat temu, wydarzyła się katastrofa w Czarnobylu. Pan pamięta kwiecień 86? Tak, oczywiście pamiętam, że w momencie, kiedy właśnie to się stało, albo na drugi dzień, biegłem na otwartej przestrzeni, nie zdając sobie sprawy, co się dzieje. No ale jeśli chodzi o tą katastrofę, to nie ulega wątpliwości, że nie technologia i sprzęt zawiódł, tylko człowiek. Człowiek zwykle jest najsłabszym ogniwem w takich przypadkach. Leszek Miller, były premier, eurodeputowany. Panie premierze, bardzo dziękuję za pański czas. Dużo zdrowia, życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. To był program Tweet w wirtualnej Polsce. My się, proszę państwa, widzimy jutro o tej samej porze. Do zobaczenia.